W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak zmontować własną deskorolkę, także zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy. Potrzebujemy oczywiście blat. Jaki rozmiar? To już zależy od Was. Tutaj w tym momencie mamy rozmiar 8,25. Następną rzeczą, którą potrzebujemy, jest papier ścierny. Kolejnym elementem będą traki, do których przymocujemy sobie kółeczka, łożyska i przykręcimy je oczywiście montażówkami. Żeby montaż Waszej deski poszedł sprawnie, potrzebujecie również klucz oraz jakiś nożyk. Pierwszą rzeczą, od której musimy zacząć, jest nałożenie papieru ściernego na naszą deskorolkę, na nasz blat. Odklejamy papier ścierny od zwykłego papieru, wyrzucamy. Staramy się zrobić to tak, żeby to mniej więcej z każdej strony chociaż po troszeczkę wystawał. Nakładamy i zaczynamy od środka. Naciskamy od środka, żadnych pęcherzyków powietrza nie powinno być. Idziemy powoli do boków, lekko naciskamy, aż dojdziemy do nosa i do taila. Jak już mamy cały papier nałożony, to zaginamy wszystkie krawędzie. Po zagięciu krawędzi mniej więcej to powinno wyglądać w ten sposób. Teraz po prostu je odginamy. Delikatnie je odginamy, tak żebyśmy mogli zaraz się dostać nożykiem i je powycinać. Obcinamy przy nosie i przy tailu. Robimy sobie takie kreseczki, żeby po prostu było nam łatwiej. Żeby było nam łatwiej to naciąć. Gdy już nacięliśmy papier ścierny na nosie i na tailu, to musimy się wziąć za wycinanie tego papieru. Musimy użyć noża, tylko że w swoją stronę, żeby wyciąć to jak najrówniej, dlatego uważajcie, żeby się nie przeciąć, tak? Ponieważ bardzo łatwo to zrobić. No i tniemy do siebie. I jedziemy. Poprawiamy sobie. Niestety musiałem wymienić nożyk. Tamten się stępił, także warto, żebyście zainwestowali w jakiś ostry nóż. O, ten jest o wiele lepszy. Żałuję, że nie użyłem go wcześniej. Łapiemy kawałek papieru ściernego, taką resztkę. Łapiemy za swoją deskę. I przejeżdżamy dookoła. Ok. Tak wygląda deseczka. No jest, moim zdaniem jest dobrze wycięta. Nie jest może idealnie, ale no idealnie to raczej ciężko wyciąć. Jestem zadowolony. Sprzątamy nasze miejsce pracy. Posprzątamy. Ok, jak widzicie, mamy już nałożony papier ścierny, wszystko jest elegancko. No to bierzemy się za traki, ale żeby je jakoś tutaj zamontować, no to wypadałoby zrobić dziury, nie? Także bierzemy po prostu nasze montażówki, otwieramy, bierzemy sobie jedną śrubkę, obracamy naszą deskę, no i wkładamy delikatnie, żeby wypchać papier ścierny z tamtej strony. To samo z tej strony. Delikatnie wkładamy tak, żebyśmy poczuli opór, że papier został lekko wypchany. Teraz jak obrócimy naszą deskę, to widzimy, w którym miejscu jest miejsce na dziurki. Dobra, metod jest kilka. Ja Was nauczę mojej. Jeżeli już mamy zaznaczone miejsca, po prostu kładziemy montażówkę w tym miejscu. No i musimy ją tam wepchać. Nie powinno być jakiegoś większego problemu. Cyk. Montażówka weszła. Wiadomo, kawałek jeszcze odstaje, ale przy dokręceniu śrubki po prostu ona wejdzie w blat. Robimy to samo z pozostałymi montażówkami. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie, tak jak ja, montażówki różnego koloru, warto sobie zaznaczyć, gdzie jest nose, a gdzie jest tail. Nose od taila różni się tym, że jest dłuższy i wyższy. Za to
Tail jest po prostu no, krótszy. Wystawić deskę, spojrzeć, aha, tutaj mam dłuższe, czyli to jest do popa, żeby ciągnąć wyżej deskę. Okej, tu mam nosa, dobra, biorę kolorową jakąś sobie montażówkę, no i ją wciskam. Okej, mamy montażówki, są już w desce, czas na traki. Pamiętajcie, że jak macie deskę, to traki wkładamy w ten sposób, żeby śruba, tak zwany kingpin, była w środku deski. Zestawy traków dzielimy na dwa rodzaje, z podkładkami i bez podkładek. Podkładki dodają lekkiej wysokości deskorolce i delikatnej amortyzacji. Ja osobiście jeżdżę bez, także u mnie ich nie widzicie. Przykręcamy tutaj nakładeczki. Jak już delikatnie sobie przykręciliśmy nasze traki, no to bierzemy nasz, nie wiem, śrubokręt, czy co tam macie, albo może skate toola. Z jednej strony trzymamy sobie śrubę, a z drugiej strony dokręcamy naszą nakrętkę. Musimy zrobić to mocno, właśnie po to, żeby ta śrubka później nam nie wystawała poza deskę. Jak widzicie, nasze śrubeczki są na miejscu, w ogóle nie wychodzą poza nasz blat, poza papier ścierny. Trzeba było je po prostu mocno dokręcić. Ok, mamy już papier ścierny, mamy montażówki przymontowane do naszych traków. Czas na kółeczka. Kółeczka będziemy wkładać do traków w ten oto sposób. Jednak, żeby się kręciły, potrzebujemy do tego łożysk. Ja mam tutaj akurat Redsy Bonesy. Ponoć fajne łożyska, przetestujemy je. Układamy to w ten sposób, że obwódka ochronna wychodzi na zewnątrz, a ta słabsza zostaje w środku kółeczka. Żeby to łatwiej włożyć, żeby nie było problemów, wsadzamy najpierw te łożyska do naszych traków. Na każdym gwincie macie takie dwie małe tulejki. Wkładacie sobie jedną na traka, po czym wkładamy stroną ochronną do środka łożysko. Bierzemy nasze kółeczko, ciskamy na tyle mocno, żeby łożysko weszło do środka. Kółeczko bardzo ładnie się kręci. Wszystko wchodzi idealnie. Cyk, nakręteczka i dokręcamy. Dokręcamy na tyle mocno, żeby się trzymało i żeby kółeczko nie latało. Ok, kółeczko zostało wyregulowane, jak widzicie. Wszystko ładnie się kręci. No i robimy to samo z następnymi. Mamy kolejne kółeczko gotowe. Wkładamy, nakładamy tulejeczkę na to nakrętkę i robimy regulację. Może się również sobie dokręcić je tak na oko, a na samym końcu wyregulować. Ja osobiście wolę od razu to zrobić, żeby później nie zapomnieć. Dobra, jedną stronę mamy gotową, przekładamy naszą deskę i bierzemy się za drugą stronę. No i ostatnie kółeczko. Ok, jak widzicie, mamy złożoną naszą deskorolkę. Ci, co oglądają ten filmik, to prawdopodobnie składali w tym momencie swoją pierwszą deskorolkę, także gratuluję, mordeczki, gratuluję. Mamy tutaj deseczkę, wszystko śmiga. Pamiętajcie, żeby dobrze dokręcić sobie tutaj montażówki, żeby dokręcić dobrze kółeczka, by nie latały. No i na samym końcu możecie sobie jeszcze zrobić regulację kingpinów, czyli tych śrub od traków. Ale to już zależy od Was, jak bardzo chcecie, żeby Wasza deska się wyginała. Ja tutaj co mogę więcej powiedzieć? Przykleimy sobie jakąś naklejeczkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piętnastą i kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Starałem się, żeby to było w miarę takie luźne, spokojne i w ogóle. Dobra, tak jak obiecałem, naklejeczka. Tutaj patrzcie, bąsik, cyk. Z boku naklejamy bąsa. Co my tu jeszcze mamy? Mamy redsa. No, niby fajne łożyska, to zobaczymy, czy to prawda. Ach, redsik. Cyk. No i mamy Nirwusa. Nirwusik, który pomógł mi tutaj. Dzięki wielkie, mordeczki, jeszcze raz. Naklejamy tutaj z boku. O, Nerwusik. Także deska gotowa, obklejona, kółeczka na miejscu, traki na miejscu, papier ścierny na miejscu.
Nic tylko jeździć. Mordeczki, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami. Ale miałem ręce, nie? Dobra, do zobaczyska. Cześć. Aha, aha, i pamiętajcie. Łapa w górę, subskrypcja, udostępniajcie, żeby wasze ziomeczki widziały filmik i żeby było wszystko gitara. Always lying, she always crying, I'm buying because I'm flying, maybe I'm biased to getting money, this ain't even funny, you a joke though, I gotta